Deska aktualnie pokazuje chyba 1000 godzin z kawałkiem. I teraz pytanie, czy jest to 11 tysięcy, czy jest to 21 tysięcy. Przekładnie, no miały być niezniszczalne. No i też tak myślałem, że też tak jest, ale koszt naprawy tutaj też na pewno nie będzie mały. Na pewno ta naprawa, można powiedzieć, że w tym przypadku zbliży się do wartości tego ciągnika. Cześć, witajcie. Kolejny pacjent, jaki do nas zawitał. Ciągnik Massey, model 6490, przekładnia Dyna Shift. Ciągnik z 2004 roku produkcji. Przebieg tego ciągnika. Deska aktualnie pokazuje chyba 1000 godzin z kawałkiem. Dokładnie teraz nie pamiętam. Też do środka się już, jak widać, nie dostaniemy. I teraz pytanie, czy jest to 11 tysięcy, czy jest to 21 tysięcy. Tutaj w przypadku tego modelu, no to już jest w tym momencie też ciężkie do określenia. Ciągnik, jak widzimy, importowany, sprowadzony, prawdopodobnie, sądząc po wyposażeniu, prawdopodobnie jest to kierunek Francja. Z tyłu zaczep, jak widzimy, typu hitch, aktualnie belka zmieniona na belkę dolną polową. W wyposażeniu przy takim zakupie klient właśnie dostawał ten zaczep hakowy, bądź też do możliwość zmiany właśnie na ten zaczep dolny polowy. Ale niestety, jak na nasze potrzeby, brak górnego zaczepu, brak instalacji pneumatycznej, co w zasadzie można powiedzieć, że tutaj w przypadku teraz naszych potrzeb możemy tylko i wyłącznie taki ciągnik wykorzystać do prac polowych. Do transportu maszyny nie wykorzystamy, mimo że ciągnik ma zamontowane też hamulce hydrauliczne, właśnie to miejsce tutaj, w tym miejscu. Ciągnik trafił do nas z problemami. Główny problem, jaki tutaj zgłosił klient, głośna praca przekładni, coś tam w nim zgrzyta, trzaska. W tej chwili, jak widzimy, ciągnik rozebrany, ale o tym za chwilę. Ciągniki serii 6400. Produkowane 2004 do 2000, jak dobrze pamiętam, 11-12 roku. Właśnie te pierwsze modele, przekładnie Dyna Shift, występowały te modele w mocach tutaj od 120 do 200 paru koni. Pierwsze modele właśnie były to przekładnie Dyna Shift, właśnie te, które też stosowane we wcześniejszych modelach serii 6200, 8200. A więc no można by powiedzieć, że przekładnie no miały być niezniszczalne. No i też tak myślałem, że też tak jest, ale niestety tutaj, jak za chwilę wam pokażę, w przypadku tego ciągnika no też doszło do dość poważnego uszkodzenia, dość poważnych usterek. A co za tym idzie, koszt naprawy tutaj też na pewno nie będzie mały. Na pewno ta naprawa, można powiedzieć, że w tym przypadku zbliży się do wartości tego ciągnika. Zerkniemy sobie na to, co tutaj jest. Silnik SISU, sześciocylindrowy, układ paliwowy boszowski, jeszcze TF2, pompa boszowska VP40. Już widzimy, że też naklejka na pompie. Pompa prawdopodobnie już też po naprawie. Takim problemem, jaki tutaj właśnie z tymi układami paliwowymi jest, te pompy są niestety dość wrażliwe, lubią się z nimi wydarzyć jakieś niespodzianki, a koszt naprawy takiej pompy, no to też liczony w tysiącach, też nie są tam małe pieniążki. Osłona wentylatora widzimy też już tutaj po jakiejś naprawie. Zdarzały się usterki układu paliwowego, pompek paliwowych i tu taka rada, nie zakładajcie zamienników. Niestety pompka oryginalna kosztuje parę tysięcy, ale też mamy tą pewność, że też ileś lat wytrzymie. Takim problemem tutaj, jeżeli chodzi już o układy paliwowe, jeżeli coś się wydarzy, demontaż samych wtyskiwaczy w przypadku tych silników, no to można powiedzieć, że
jest tutaj zmorą dla mechaników. Nie jest niekiedy to prosta czynność, niekiedy te wtyskiwacze potrafią być mocno zapieczone i tutaj, żeby wyciągnąć takie wtyskiwacze, żeby do tego układu się dostać, no to też niekiedy potrzeba czasu. Stąd też w takich przypadkach, gdzie mamy sytuację, że klienci zgłaszają problemy z tymi układami, zapraszamy właśnie tych klientów do nas, do warsztatu, gdzie w warunkach warsztatowych jesteśmy w stanie to wykonać, że tak powiem, bez problemu. Dużo łatwiej nam wykonać taką naprawę właśnie w warunkach warsztatowych, a co też za tym idzie, na pewno będzie to z punktu ekonomicznego klienta, też będzie to wyglądać dużo, dużo korzystniej. Rzeczą, jaka tutaj się zdarzała, też przy tych modelach, mamy dwie głowice, dwie pokrywy. Tutaj na dole pod tymi pokrywami uszczelka korkowa. Bardzo często dochodziło tutaj do wycieków, a też to w zasadzie świadczyło o jednej rzeczy, że nikt tam nie zaglądał. Niestety okresowo też należy właśnie takie rzeczy sprawdzić, czyli wykonać regulację luzów zawojowych, a ten wyciek przynajmniej nie będzie wtedy widoczny. A jeżeli faktycznie dochodzi tam w waszym przypadku do wycieku, leci wam pod tymi pokrywami, puściły te uszczelki, to znaczy, że te uszczelki już są stwardniałe, a to też świadczy właśnie o takiej rzeczy, że nikt tam sobie nie zaglądał i odpuścił, można powiedzieć, temat. Można by powiedzieć, że chcieliśmy zaoszczędzić, przeoszczędzić. Tak jak powiedziałem wcześniej, ciągnik rozebrany, rozpołowiony. Tu widzimy poduszka kabiny już też obrywana, też należałoby ją wymienić. Odnośnie tego ciągnika, jeszcze odnośnie tych serii, takim słabym punktem niestety tych modeli, no to są przednie mosty. Modele, które my sprzedawaliśmy, były to w zasadzie modele te montowane na sztywno. Niestety nie sprzedawaliśmy tych modeli z tymi miękkimi osiami, a to też z racji takiej, że klienci jak gdyby tutaj chcieli zakupić ciągniki dużo prostsze i tańsze w zakupie. To też była jak gdyby odpowiedź na potrzeby klientów, a niestety z tymi mostami właśnie tutaj miękkimi na tym zawieszeniu wahaczowym lubiły się dziać różne rzeczy. To umiejscowienie tej elektroniki sterującej tym mostem właśnie tutaj na dole pod spodem, niezbyt fortunne rzeczy, jakie tutaj się zdarzały, problemy ze zwrotnicami, ten system łożyskowania tych zwrotnic, na dole łożysko ślizgowe, do góry tulejka, też dość szybko ulegał wypracowaniu, a co za tym idzie, niestety kosztowało to naprawie dość dużo, a nie są to też, jak wiemy, stanie naprawy. Z prawej strony silnika, jak widzimy, kolektor wydechowy, taki słaby punkt, który standardowo we wszystkich modelach silników SIZU występuje. Zaślepki na kanałach wodnych z tyłu bądź też na środku, bardzo często z czasem pojawiają się wycieki, a to też wiąże się niekiedy z tym, że te płyny, to wszystko nie jest na czas wymieniane. Lubiły zdarzyć się też usterki pomp wodnych. Zdarzało się, że w tych modelach już później troszeczkę nowszych dochodziło do uszkodzeń sprzęgieł wentylatora WISCO. Należy tutaj okresowo zawsze zaglądać, sprawdzać to wszystko, jak to wygląda, paski, napinacze. Tak jak powiedziałem, ciągnik bez instalacji pneumatycznej. W przypadku tutaj montażu tej instalacji ta sprężarka właśnie znajduje się tutaj nad alternatorem z prawej strony. Tutaj akurat, tak jak powiedziałem, w tym przypadku ciągnik importowany, czy to Francja, czy to Anglia, no możemy się tylko domyślać, bez właśnie tego wyposażenia. Taka mała ciekawostka, tu z tej strony widzę przewód, jeden hydrauliczny, źle puszczony, cały już zduszony, lada moment, w zasadzie tutaj w przypadku tego przewodu za chwilę doszłoby do wycieku. Przedni TUS, też montaż fabryczny, jak widzimy. Prawa strona ciągnika tylnego mostu, pokrywa prawa. Mamy okazję zerknąć, zobaczyć, jak wygląda
układ tutaj hydrauliczny. W tym ciągniku mamy dwie pompy. Jedna z lewej strony, druga z prawej strony. Pompa z lewej odpowiada za układ kierowniczy, prawa strona układ hydrauliczny, ale też te pompy nawzajem się wspomagają. Z prawej strony, jak widzimy, były tutaj już jakieś też naprawy wcześniej. Filtr tutaj hydrauliczny, w zasadzie cały jego blok już też po wymianie. Instalacja tutaj już też pewne rzeczy, widać, że coś tutaj było robione, ktoś tutaj zaglądał, a więc można by powiedzieć, że ten ciągnik parę przygód już też wcześniej miał. Ktoś tutaj przy nim już zapewne nieraz grzebał i to też w przypadku tutaj teraz demontażu właśnie tej przekładni, demontażu tych podzespołów, jak zresztą widzimy, wszystko rozebrane na czynniki pierwsze, dosłownie można by powiedzieć, że rozbite na atomy, ale też w tym przypadku właśnie ta naprawa właśnie tego wymagała, żeby właśnie w taki sposób tutaj to wszystko rozebrać, sprawdzić. Z prawej strony tutaj mamy prawą pokrywę przekładni, mechanizm wyboru biegów 1, 2, 3, 4, elektrotłoczek do elektrohydraulicznej zmiany zakresów żółw zając, zmiana przez elektrozaworek i ciśnieniem zmienia nam przełożenia żółw zając. Stosunkowo można powiedzieć, że fajny system, ale też potrafiło to zrobić niespodziankę. Jeżeli pojawił się problem z ciśnieniem, bądź z elektrozaworem, czy też z innymi, z tym związanymi rzeczami, w tych starszych modelach nagle potrafił nam z zająca na żółwia przerzucić. Klienci nieraz pytali, jaka jest główna różnica w stosunku właśnie tych przekładni Dyna Shift A modele wcześniej 3000. Przede wszystkim producent tutaj wykonał główną zmianę. Zastosował dwa mokre sprzęgła, sprzęgło jazdy w przód, które też jak widzimy rozebrane, niestety podjechane, i sprzęgło jazdy tył. Gdzieś to wszystko tutaj leży porozrzucane. Koledzy tu porozkładali to wszystko, rozbierając. Niestety ta przekładnia Dyna Shift ma do siebie to, że jest przekładnią wbrew pozorom z jednej strony dla niektórych prostą, ale trzeba tak powiedzieć, że taki mechanik tutaj, który nie ma doświadczenia i nie miał nigdy styczności z tą przekładnią, no to na pewno będzie miał problem, żeby taką przekładnię rozebrać, żeby do tej przekładni zajrzeć, żeby ją też dobrze zweryfikować i sprawdzić. Po naprawie tutaj, jak już ten ciągnik zostanie złożony, też zalejemy ciągnik olejami odpowiednimi w tym celu, żeby też tutaj klient miał pewność, że to wszystko będzie działać jak należy. A dla Was na ten moment taka mała ciekawostka, taki tutaj filterek, jak widzimy, w pełni zabity, ale odnośnie tego filtra, to, że tak powiem, zaproszę Was do drugiej części materiału odnośnie ciągników tego ciągnika i na jego temat już w drugiej części, a tam już więcej też właśnie o tej naprawie, która tutaj jest wykonywana i która nas czeka. Na ten moment dzięki za obejrzenie i zapraszam do drugiej części materiału.